Myślę, że się zrehabilitowaliśmy za niedzielny mecz, gdzie w Toruniu przegraliśmy sromotnie. Tutaj do samego końca mogliśmy wyrwać zwycięstwo. Widać doświadczenie niektórych graczy z Ostrowa, zwłaszcza w ostatniej kwarcie, spowodowało, że wygrali rzutem na 2 sekundy przed końcem. Szkoda, bo bardzo mocno się biliśmy, więc dobre zawody zagrali poszczególni gracze u nas jako cały zespół. Pokazaliśmy, że jesteśmy groźni, że to był wypadek przy pracy. I sytuacja jest taka, że zbijemy się w sobotę, mamy kolejny mecz, wracamy do domu, gramy z Kingiem Szczecin i tam będziemy chcieli pokazać, że w każdym meczu będziemy się mobilizować i tak jak dzisiaj pokazaliśmy, że jednak jest nasza determinacja i nie do końca zakończyliśmy sezon, tylko jesteśmy groźni dla każdego przeciwnika. Prowadziliśmy praktycznie przez 80-90% meczu. Szkoda, bo zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki, troszeczkę więcej chłodnej głowy w kilku akcjach końcowych i myślę, że my byśmy się cieszyli ze zwycięstwa i sprawienia dużej niespodzianki. Więc trzeba o tym meczu zapomnieć za 2 dni kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że wrócimy z powrotem na tą zwycięską ścieżkę u siebie i poprawimy sobie humory. Gratulacje dla obu drużyn za ten mecz. Myślę, że to spotkanie było dobre dla kibiców. Było dzisiaj dużo punktów. Dla mnie, jako trenera, nigdy nie jest dobrze, kiedy tracimy tyle punktów. Muszę jednak pogratulować rywalowi. Oni grali bardzo ofensywnie. To był ich świetny mecz. Trafiali bardzo trudne rzuty, nawet przez ręce. Graliśmy agresywnie w obronie na pick and rollu przeciwko Hookerowi, ale on w tej drugiej połowie nadal trafiał. W końcówce jednak nasza agresja, nasze doświadczenie i kontrola, głównie naszego rozgrywającego, dały nam to zwycięstwo, które bardzo potrzebowaliśmy i które jest dla nas bardzo ważne. Ciężko było, bo i Markowicz borykał się z bólą w plecami. Znaczy miał też ból i grał z tym bólem, ale nie mieliśmy innego wyjścia. Na tym spotkaniu musieliśmy zagrać tak, bo ten Hooker grał naprawdę bardzo dobrze i trafił wszystko i musieliśmy mieć szybkiego centra, który by mógł taki hard show robić na pick and roll. I to Nikola robił, dlatego musiał być na parkiecie w tym momentami. A i trochę Chiliński się odbudował tam w czwartej kwarcie i Koszterski potrzebowaliśmy go, bo i on zagrał dobry mecz. Także nie musiałem mieć Marka w tej końcówki. Na początku chciałem pogratulować drużynie z Gliwic do bardzo dobrego spotkania. Spotkania, z którego na pewno są zadowoleni, bo grali na bardzo dobrym procencie rzutowym. My natomiast możemy nie być zadowoleni z pierwszej połowy, bo pozwoliliśmy im rozwinąć skrzydła, trafiać rzuty, potem złapali tą pewność siebie i ciężko nam było ich zatrzymać przez cały mecz, ale na pewno w tej drugiej połowie postawiliśmy im cięższe warunki i już te rzuty nie były aż tak skuteczne jak w pierwszej połowie. Więc na pewno nie musimy dopuścić, żeby taka pierwsza połowa zdarzyła nam się w kolejnych spotkaniach. Na pewno cieszy wygrana zbiórka. Walczyliśmy ile na atakowanej tablicy. Zdobyliśmy 11 zbiórek, to też na pewno cieszy. Tak jak mówię, na pewno nie możemy pozwolić na taką pierwszą połowę w kolejnych spotkaniach i tak jak zawsze powtarzam ja i trener, że musimy od pierwszej minuty do ostatniej grać na naszą obronę i wtedy nam się po prostu łatwiej gra.